przez długi czas byłam nieświadoma, że to, co się dzieje wokół mnie, jest mobbingiem. Często dochodziło do naruszania mojej godności, poniżania, upokorzenia, ale cały czas wydawało mi się, że to po prostu jest tylko takie złośliwe, małostkowe zachowanie mojej przełożonej. W którymś momencie, kiedy już było mi trudno wstać do pracy i pomyślałam, że znowu idę i nie wiem, co mnie tam spotka, podjęłam decyzję, że trzeba pewnie będzie z tym coś zrobić, natomiast kompletnie nie zdawałam sobie sprawy, że to jest bardzo poważne i jak się do tego zabrać. Zwróciłam się z prośbą o pomoc do szefa kliniki, następnie do pani naczelnej. Sprawa trafiła również do dyrekcji. Szpital nie umiał, bo tak to nazwijmy, że nie umiał udzielić mi pomocy, ponieważ cały czas temat mobbingu jest bardzo trudny dla ludzi odpowiedzialnych za to. Mimo powołania komisji antymobbingowej, przeprowadzenia postępowania, zostało udowodnione tylko nierówne traktowanie, bo w tym kierunku już potem zmierzałam, bo wiedziałam, że nie wygram sprawy mobbingu, ponieważ nie umiem tego udowodnić, bo nigdy nie nagrywałam żadnych rozmów, nie robiłam notatek, nie zgłaszałam tego problemu wcześniej. To był mój ogromny błąd. Takie drobne, złośliwe uwagi kierowane w moją stronę, czy aluzje bez jasnego wyrażenia się, o co tak naprawdę chodzi, bo wszystko to dotyczyło tak naprawdę spraw zupełnie niezwiązanych z wykonywaniem moich obowiązków, czy nigdy też nie było żadnych zastrzeżeń do mojej merytorycznej pracy. Była cała masa sytuacji, które miały na celu wyeliminowanie mojej osoby z pozycji powszechnej aprobaty i uznania, jakim się cieszyłam zarówno wśród personelu, jak też i pacjentów. Pani oddziałowa ograniczała często możliwość wypowiedzenia się na jakikolwiek temat. Ucinała, tak ma być i koniec. Nie próbowała w ogóle rozmawiać. Przydzielała mnie do zadań, które były poniżej moich umiejętności. Gdy była sytuacja podziału pacjentów, bo taki był zwyczaj na naszym oddziale, miałam pracować zawsze przy tych pacjentach, którzy wymagali mniejszej opieki, a na przykład młodszym koleżankom dawała większe zadania, tak to można nazwać. Mam wrażenie, że pani oddziałowa, to właściwie nie jest w ogóle moje wrażenie, tylko to tak było też przez dyrekcję szpitala uzasadnione, że pani oddziałowa czuła się zagrożona moją osobą w momencie, kiedy skończyłam studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo, gdzie też miałam uznanie ze strony szefa kliniki. Pani oddziałowa wielokrotnie właśnie próbowała gdzieś tą moją pozycję umniejszyć. Być może, że to było związane z jakąś zazdrością i próbą odsunięcia mnie. Między innymi też często pojawiały się jakieś plotki, które gdzieś tam były dalej przekazywane. One wychodziły od pani oddziałowej. W jakiś sposób szkalowała moją osobę. Uwielbiałam moją pracę, uwielbiałam to miejsce i zawsze uważałam, że w ogóle moja przyszłość jest związana z tym miejscem. Tak nagle po prostu nie miałam siły rano wstać. Nasiliły się w ogóle moje objawy choroby psychosomatycznej. Do tego pojawiały się bóle głowy, problemy ze snem, jakieś dolegliwości ze strony serca. I szłam do tej pracy tylko wtedy, mi było jeszcze jakoś, jak miałam siłę na pójście do pracy, gdy to był weekend albo dyżur nocny, kiedy pani oddziałowej po prostu nie było w pracy. Musiałam zmienić pracę, ponieważ szpital proponował mi przejście na inny oddział, co uznałam, że jest tak naprawdę karą dla mnie, a nie
karą dla pani oddziałowej. Także nie mogłam pozostać w tym szpitalu. Jestem cały czas pod opieką poradni zdrowia psychicznego. Korzystam z psychoterapii. Sprawa w sądzie będzie, tylko że nie będzie sprawy w sądzie o mobbing, ponieważ jest to bardzo trudne do udowodnienia, na chwilę obecną uważam, że niemożliwe.